Czy zamartwianie się zawsze rodzi zamęt i niepokój? I trzeba powiedzieć prosto. Zawsze. I są takie momenty, są takie pokusy, które zawsze źle się kończą. I ta lekcja życia duchowego, ta lekcja walki duchowej właśnie jest po to, żebyśmy sobie to uświadomili. Bo bardzo często się łudzimy, że a może tym razem nie. Jeżeli chodzi o niektóre doświadczenia, niektóre pokusy, niektóre postawy, one zawsze rodzą złe owoce. Tak jak zamartwianie zawsze rodzi zamęt i niepokój i nie ma co się łudzić. Taka mądrość w życiu duchowym jest bardzo ważna.